Postojna to miasto leżące w dolinie rzeki Piwki u podnóża góry Sowicz. Postojną rozsławiła na całym świecie jaskinia wydrążona przez rzekę Piwkę dopływ Lubianic. Do jaskini wiedzie droga przez mostek na rzece, przy której wznosi się zabytkowy młyn Modrianów. Jaskinia Postojna to jedna z najpiękniejszych jaskiń na świecie. Udostępniono ją turystom na początku XIX wieku. Trasa turystyczna przebiega starym korytem rzeki. W ostatnich 193 latach jaskinię odwiedziło ponad 33 miliony osób. Słowenia jest krajem, w którym opisano po raz pierwszy zjawiska charakterystyczne dla krasu, a jaskinia Postojna jest klasycznym przykładem tworu krasowego. Naturalne wejście do jaskini jest osmalone po akcji oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Polaka, który w 1944 roku wysadził tu w powietrze niemiecki skład paliw. Trasa udostępniona turystom liczy ponad 5,5 km. Pierwszy, 4-kilometrowy odcinek pokonuje się kolejką elektryczną. Jednotorową kolejkę uruchomiono już w 1872 roku, a w 1884 pochodnie, świece i lampy olejowe zastąpiono oświetleniem elektrycznym. My poruszamy się już dwutorową kolejką zbudowaną w 1967 roku. Najbardziej interesujący tunel odkrył w 1818 roku mieszkający w tej okolicy Luka Czecz. Pociąg wjeżdża do wnętrza Wielkiej Góry. Dalej poruszamy się już pieszo, a mijane widoki zapierają dech w piersiach. W jaskini panuje stała temperatura plus 8 stopni Celsjusza. Idąc szlakiem wyznaczonym dla turystów, czyli poziomem środkowym, możemy podziwiać bogactwo najprzeróżniejszych nacieków w różnych kolorach i kształtach. Ze stropów jaskini zwisają stalaktyty w różnych kształtach, niektóre w formie rurek naciekowych zwanych makaronami lub kuli. Od dna ku górze wznoszą się stalagmity w kształcie słupów i stożków, powstały z wytrącania się węglanu wapnia, a gdy połączą się ze stalaktytem, tworzą kolumnę zwaną stalagmatem. W jaskiniach krasowych występują w dużej liczbie draperie, czyli zasłony naciekowe o oryginalnych kształtach. Z każdym krokiem odkrywają się przed oczami widza nowe, fascynujące widoki. Popatrzmy zatem na to, co potrafiła stworzyć natura na długości 27 km, bo tyle liczą podziemne korytarze i sale. Thank you.
To są właśnie nacieki makaronowe. Tu natomiast mamy przykład stalagmatu. Na dnie jaskini występują jeziorka krystalicznie czystej wody. Żyje w nich odmieniec jaskiniowy, zwany tu z racji białego ciała ludzką rybką. Te interesujące płazy ze zrośniętą skórą na oczach można zobaczyć w akwarium niedaleko końca pierwszego szlaku, gdzie przetrzymywane są przez 2 miesiące, a następnie wypuszczane na wolność. W jaskini przeważa kolor żółto-beżowy. Pieszą wędrówkę po korytarzach i salach, które noszą takie nazwy jak Jaskinia Piękna, Sala Makaronowa czy Brylantowe Przejście, kończymy w ogromnej sali koncertowej. W oczekiwaniu na kolejkę filmuję ściany tej sali, w której panuje doskonała akustyka. Sala koncertowa ma 40 metrów wysokości i może pomieścić 10 tysięcy osób. Czasami organizuje się w niej uroczyste koncerty. Kolejka z łoskotem przewozi nas do wyjścia. Z góry widoczna jest rzeka Piwka, wpadająca z szumem do jaskini. Będzie rzeźbić nowe dzieła natury, jak od wieku. Idąc w kierunku wyjścia z jaskini, można zobaczyć różne kolory, jakie nadały skałom minerały. Opuszczamy ten cudowny podziemny świat. Pora ruszyć dalej. Czeka na nas Dalmacja.